Zadaniem naszym jest dodanie do siebie tych dwóch wyrażeń wymiernych. No i zachęcam, abyście przerwali oglądanie tego filmu i sami spróbowali dodać do siebie te dwa wyrażenia. No dobrze, powiedzmy, że to zrobiliście. Teraz tak, no to co widzimy tutaj, to są dwa wyrażenia wymierne o różnych mianownikach, prawda? No to jak dodajemy ułamki o różnych mianownikach? Powiedzmy, że chcemy dodać do siebie 2/3, dodać do 1/7. No to jak my to robimy? Ano, zapisujemy oba te ułamki tak, żeby mieć wspólny mianownik. No, wspólny mianownik to zawsze jest, jeżeli pomnożymy mianowniki, to otrzymamy wspólną wielokrotność, czyli jedno wyrażenie, mnożymy licznik i mianownik pierwszego przez 7, przez mianownik drugiego, tak? Czyli mamy 2 razy 7 przez 3 razy 7, no a tutaj mnożymy z kolei przez 3, prawda? Czyli 3 razy 1. O. I teraz już mamy wyrażenia o tych samych mianownikach, czyli po prostu dodajemy liczniki. No więc tutaj postąpimy podobnie, czyli zapiszemy każde z nich, może tak jeszcze po kolei, czyli tak, 2x minus 3, czyli podobnie jak tutaj, no wspólny mianownik to będzie iloczyn. No czasem jest tak, że wspólny mianownik jest prawda, mniejszy niż iloczyn, czyli innymi słowy to wspólny mianownik to jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych dwóch wyrażeń, no, ale tutaj oba te wyrażenia są takie pierwszego rzędu, to są wielomiany pierwszego rzędu, wobec tego i one nie mają żadnych dzielników wspólnych, wobec tego ich najmniejsza wspólna wielokrotność to będzie właśnie iloczyn. Wobec tego po prostu mnożymy to. Teraz tak, no pomnożyliśmy mianownik, to musimy też pomnożyć licznik, czyli 3x plus 1. Wobec tego pierwsze wyrażenie zapisaliśmy w ten sposób, plus, no i drugie wyrażenie podobnie. Prawda? To znaczy mamy tak, 3x plus 1 minus 4x kwadrat i mnożymy to przez mianownik pierwszego wyrażenia, czyli 2x minus 3 i tu jest 2x minus 3. No i teraz widzimy, że mamy już wyrażenia wymierne o tych samych mianownikach. No to wiemy już z poprzedniego filmu, że jak mamy wyrażenia o tych samych mianownikach, to dodajemy do siebie po prostu liczniki. Dodajemy czy też odejmujemy w zależności od tego, co, czy tu mamy plus czy minus. Czyli tak, no mianowniki może nie będziemy ich tam wymnażać, zostawimy je w postaci iloczynowej, ten mianownik, czyli 3x plus 1. No a tutaj wymnożymy sobie te nawiasy, bo być może coś nam się skróci tutaj. Czyli tak, 5x razy 3x to jest 15x kwadrat, tak? Czyli to razy to, a potem to razy to, plus 5x. To jest nasz pierwszy licznik, plus, no i to może postawmy nawias, prawda? I teraz tutaj mamy tak, 2x razy minus 4x kwadrat, czyli minus 8x do trzeciej, tak? I potem jest minus 3 razy minus 4x kwadrat, czyli plus 12x kwadrat, tak? No i co? I może teraz widzimy, że tu mamy x kwadrat, więc troszeczkę nam będziemy mogli to zapisać w postaci trochę prostszej. 2x minus 3 razy 3x plus 1. No i może ten wielomian na górze uporządkujmy względem potęg x, czyli tak, najpierw mamy minus 8x do trzeciej, to jest wyrażenie rzędu trzeciego, to, prawda? To już mamy załatwione. Potem kwadratów. Mamy 15x kwadrat plus 12x kwadrat, czyli to daje nam razem 27x kwadrat. To też już mamy załatwione. No i jeszcze zostaje 5x plus 5x